takie sławne powiedzenie, bezpieczna droga do szkoły i moja prośba jest, dotyczy chodnika, który znajduje się od skrzyżowania w stronę szkoły. Ten chodnik, którymi dzieci chodzą, jest w tak tragicznym stanie, bo od lat nie remontowany i rodzice zwrócili się do mnie z prośbą, czy można byłoby w jakiś sposób chociaż trochę ten chodnik w czasie wakacji, żeby dzieci od września mogły przejść bezpiecznie, bo tam jest też droga powiatowa i jest ruch i one mogłyby po lewej stronie iść tym chodnikiem. Są liczne zgłoszenia o kradzieżach z cmentarzy, z grobów. Świeże kwiaty znikają szybko, strojniki znikają. Ja bym zasugerował, czy nie warto byłoby się zastanowić nad technicznym rozwiązaniem w postaci podglądu, monitoringu, tak jak to robią ostatnio często leśnicy i okazuje się, że jest to bardzo skuteczne na takich złodziei. Z kolei mieszkańcy ulicy Partyzantów i ulic przyległych zwrócili się do mnie z zapytaniem dotyczącym lokalizacji domu weselnego na tym osiedlu. Chciałbym, żeby wyjaśnił Pan, z jakimi przesłankami kierował się Pan, wydając zgodę na tego rodzaju lokal. Dziękuję bardzo.